Hej, z tej strony Draconager i mam dla was coś dziwnego. Mam dla was grę My Little Pony Christmas Disaster. Początkowo myślałem, że ta gra jest, no, w miarę okej, ale po tym, co zobaczyłem w tej grze, zmieniłem zdanie i to w nanosekundę. To, co się w tej grze odwala, jest po prostu... Zresztą zobaczycie zaraz sami. Tak więc przygotujcie torbę na wymioty, bo zwrócicie wigilijną kolację. Dobra. Bez owijania w bawełnę, zaczynamy. Więc mamy tutaj Twilight, która się cieszy. Może się chować za choinką? Po co? No zgadnijcie. Bo Epyczek dostała padaczki. Od co? Genialne, prawda? Co tu się dzieje? Mamy szukać różnych rzeczy i uważać na Epyczek. Bo jak w nas wejdzie, to tak jakby game over. Naprawdę dziwnie wygląda, jak Twilight się chowa za choinką. Nie uważacie? No ja uważam właśnie. I ten taniec Epyczek po prostu... Co tu się dzieje? Chyba przedawkowała do Pelherca. A w tle widzimy bawanka ze Spike'a, Pinkie Pie i Twilight. Mimo iż Twilight jest tutaj. To jest dopiero geniusz. Tak czy siak, chowamy się za choinką. Naprawdę. Nie wierzę, że to mówię. Bo Epyczek na tańczy jakiegoś, nie wiem, pociąg jedący do tyłu chyba. No no. A co ma pająk do świąt? Co ma Luna do wiatraka? I co, i to tyle? Wow, co dalej? I to tyle. Wow. Nie wierzę w to, co się stało. A co się stanie, jeśli Epyczek nas, że tak powiem, staranuje? Sprawdźmy. To może być ciekawe. Co tu się właściwie stało? Czy ktoś mi potrafi wyjaśnić, czemu Epyczek się z nas śmiała? Na nas nie dotknęła. Co, my jesteśmy złodziejem pewnie, tak? I dlatego nie może nas przyłapać. Nie mam bladego pojęcia. Tak czy siak, wesołej Wigilii Serdeczności. A nie, świąt Serdeczności. Wigilia Serdeczności była wczoraj.